No dobrze. Więc tak, co my tu mamy? A, miałem naprawić ten kontroler, tak? O, widzicie, jest śrubokręt na wyprzedaży średni. Co? Kupimy sobie, wiecie co? Żeby było lepiej. Ten wolny. Wolny nie chce gdzieś siedzieć. Ja muszę być szybciej. Dobra. Ile pan żeś płacił za to? No ja nie będę za po darmo robił. 90. Tam grały ci nie działały, coś tam było, nie? A, super. Wszystkie śruby zardzewiałe, a mówił, że rozkręcą. No widzę właśnie, jak rozkręcą. Spust, spust, wyjmij te spusty. To jest prawne, ja? No dobra. Teraz to trzeba rozkręcić. Dobra, wyjmujemy. A i tu są śruby, no super. O, i ta też oczywiście zardzewiała, bo... żeby inaczej. Kabelki trzeba odpiąć. Aha, bo tego nie odpiąłem. No dobra, te wibratory będą... To znaczy silniki wibracyjne będą pewnie do wymiany, nie? Jak mówił, że nie wibruje. A nie, ten jest sprawny, o dziwo. O, ten jest zepsuty. Pana do grania? No widzi pan. Ja nie korzystam osobiście. Dobra, na razie stratni nie jesteśmy, ale jak już rozbieramy, to jedziemy dalej, nie? No oczywiście zepsute. Trzy, no trzy można zrobić. No kolejne, no jeszcze na minusie nie jesteśmy. Dobra. To pewnie będzie zepsute, nie? Oczywiście. Ten jest dobry. Tyż. Raz do ładowania zepsute. No szkoda, że nie możemy kurczę się tym zająć. Na przykład tego usunąć. A możemy. Dobra, zapłacimy teraz trochę więcej. Płacimy teraz trochę więcej. Za to na dłuższą metę wyjdziemy na plus. No dobra. No i teraz tak. No dobrze, i co? I wylutowałem, tak? Zmień tryb. O, co to jest za klawisz? Aha, czyli tak to się robi. Nielutowane. No dobra, i sprawny. Aha, czyli tak to się robi. Tak. No i na pewno na tym wyszedłem lepiej.
Notujemy, pyk, 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 pyk. Jedziemy. Potem tylko cynę się kupi, tam pewnie lutownica nie będzie. No i czemu stan jej jest nieznany? Powinien być jako sprawny. No dobra, w każdym razie powinna być sprawna. Co tu jeszcze może nie działać? To jest sprawne, to też jest sprawne. Tak, tam dalej wszystko też jest sprawne. I wszystko jest sprawne, pięknie. No cóż. Lecimy. Składamy, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, co dalej? No dobrze, tu pyk, pyk. Dobra. Tutaj tak ich nawisz. Okej. O, patrzcie jak ładnie już to zaczyna wyglądać. W życiu bym o tym nie pomyślał. Pyk, pyk, tu śrubeczki wkręcamy. Pyk, 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 pyk. Ładnie, lecimy. Tak, tak. Gdzie to są? Tu jest i tu jest. Jeszcze teraz dwie śrubki. Jesteśmy w domu. No i nawet na plus jestem. Tak fajnie. O, suszarka. Jest zimno, leci dym, nie kręci się wiatrak. No co pani nie powiesz? Wymień czerwoną żarówkę na białą, napraw radio. No to miałem tam widać to awaryjne czerwone światło. Przypuszczam, że coś się stało z przewodami. A może nigdy ich tam nie było. Niewiele pamiętam. Czy mógłbyś naprawić oświetlenie i przy okazji, czy możesz sprawdzić, aby mój garaż był mniej nudny. Na stu podwórko prądu mają ulubione radio. A nie działa prawa słuchawka albo lewa. No, ciężkie, ciężkie do stwierdzenia. Dobra, może najpierw przejdziemy przez te główne misje. Na razie. My wszystkie tak bardzo błyszczą, a ja bym chciała, żeby przez całe lampy w korytarzu mają żarówki, a nie mogę ich wykręcić, bo parzą. Nie lubię światła. Proszę, nie zwracaj uwagi na dziwne odgłosy. To pamiątki do mojego rodzinnego domu. Aha, dobra, zapomniałem, że mogę robić tylko jedno naraz. Nie, a czemu nie mam potrzebnych przedmiotów? A, bo to chyba jakiś kabel muszę mieć. Żarówkę mam, kabla nie mam. Nie mam kabla. Ej, dzisiaj tylko pan na transmisji. O dziwo.
A, bo mam tylko piątkę. To będzie za mało, no tak. Wiesz pan co? Potrzebujemy 20. No daj pan, daj, daj, daj. Dobra. No, chcę kupić, ja, bo muszę jakieś robić do zlecenia. No wiesz panie Simon, no tak. Dzisiaj coś innego, bo symulator mechanika, więc może dużo, ten elektryka, więc może dużo ludzi tak nie interesuje. Ale lecimy, no, naprawdę. Dobra, widzimy przewody, tu sobie prąd płynie. Aha, czyli mam po prostu tylko wymienić żarówkę. No i to, że do tych żarówek chyba trzeba było wyłączyć. Przeszkoda. Weź pan ją. O. Szkoda, że nie mam żadnej latarki. No dobra. Jakoś musimy sobie dać radę. Co ja z nią zrobiłem? Aha, bo tu jest światło. Ale ja jestem mądry dzisiaj. Przecież światło jest. Dobrze, wiecie, zrobimy taki myk. Ciekawe, czy gości się skapnie. Czekajcie, zrobimy to. Patrz. Dajmy to tu. Zapalmy światło. Zniośmy to. No tak, nie mogę zrobić, nie? Nie mogę sobie wykręcić stąd żarówki. Tyle się zabezpieczyli skubani, no. Gdyby chciałem wkręcić tą czerwoną tam, to zamontować inną. Dobra, dawaj pan te. Montujemy. Świeci, świeci. Pięknie. I co jeszcze miałem zrobić? Podłącz gniazdko do prądu, napraw gniazdko, włącz radio. Nie masz pan gniazdko. Tu jest gniazdko. A prąd idzie wszędzie, tylko nie do gniazdka. Dobra, skąd tu by najlepiej wziąć prąd? Tu idzie do lampy, tak? A to włącze gniazdko by było zależne od łącznika. A kto powiedział, że nie może być? Ja to zaraz robię. Mam czerwoną żarówkę. A może kiedyś się przyda. Dobra. Mogę sobie stąd wziąć prąd? A bo ja nie jestem w trybie kładzenia. Mam system kładzenia? No właśnie. Stąd jakbym chciał. A ile ja tu mam? 3-4 metry, tak? A stąd jakbym wziął? Ej, panie, ja tu tylko chciałem sobie sprawdzić. A tu już tacie życzy? Ja tu tylko chciałem sprawdzić, czy mi kabla wystarczy. Ja tylko tu nie chciałem podpinać. No dobra, dobra, no już niech im będzie, no. Ja ten włączę, niech ten. No widzicie? Tam by było 4, to jest trochę mniej. Położymy sobie bęk. Włączę nie widzę. Czemu nie mogę podłączyć kabla? Wejście. A nie mogę połączyć tego z tą lampą? Serio? Ej, ej, ko.
miało być tak pięknie. Dobra, ty jesteś wyłączony, to ciebie mogę sobie tyknąć. Zresztą też tak nie powinno być, bo w teorii bym nie mógł go tyknąć tak łatwo, no ale no. Pięknie. Więc lecimy z tym miastkiem, nie? Tam jest wyłączone na pewno? Włączę, to jest niezależne jednak. Zapalmy to. Mówicie, no. Jak to idzie? Naprawdę, serio? To wszystko jest podłączone pod jednym drutem? Super. No my to zrobimy i po ciemku. A jestem tu specjalista. Ja po tej stronie oczywiście, bo tutaj musi być to poukładane tak jak oni chcą, a nie żeby inaczej. Nie chciałem jej wykręcić, chciałem to wziąć i zamknąć. No, pyk, pyk, pyk. Dobra, idź pan do tej bezpieczniku, włącz. Mówię, włącz. Pięknie. No. Włączymy radio. I radio działa, dziękuję, wychodzimy. Wychodzimy. Powiedziałem. No to, no wszystko na plus, nie? Wszystko było pięknie. Tak ładnie. Zabierz to światło. No zabierzemy pani to światło, zabierzemy. Pod R się kłanie, co to miało być? Pod R się kłanie pod kątem prostym. Musimy pamiętać. Wykręć żarówki w korytarzu, zepsuj włączniki w pokoju? Czemu? Ej, co to się dzieje? Jak tu chodziłem, to miałem przez chwilę tak jakbym nie wiem. Wykręć żarówki w korytarzu. A co ta lampa, to nie wiem, jakaś... Dawaj. Oddawaj. A se wezmę z chęcią żarówki. Kiedyś się przydadzą. Oddawaj. Gdzie tu jest jeszcze? A, tu. No dobra, łączniki też zepsujemy. Goryczej, zepsuję włącznik, no nie będę miał światła, nie? Ale tu jest jasno, z jakiegoś powodu. Wiesz pan co? Gdzie pan ma ten... skrzynię? Pan masz? No nic, skrzynka z prądem.
Przewinie, nie chcę wrócić jeszcze, nie skończyłem roboty. Szynka z prądem. A to nie ma szynki z prądem? No jak to nie ma jest? Dawaj, pan nie ma już prądu w całej chałupie. I pięknie, jasno jest. Ha. Dobra, dawaj pan żarówkę. Ty tutaj, tyż dawaj żarówkę, nie wiem jak ty żeś to zrobisz. Może drabinę masz? No dobra. Aha, tego nie mógł zepsuć? A, bo w pokojach mógł zepsuć łącznik. A w korytarzach mógł po prostu zabrać. No dobrze. No za dużo to my tu psuć nie będziemy, bo mi się nie chce. Po prostu weźmiemy, wypnijmy dojście prądu i będzie po wszystkim. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Jest gitarka. Tu już sobie żarówkę wziąłem, ale tu mamy jeszcze jeden pokój. Żeby sobie włącznik wziąć i się nim zająć. Wykręcamy, nabieramy, bierzemy prąd, wyłączamy, no, montujemy, pyk, pyk, i wychodzimy, zamykamy, gdzie tu jeszcze, a tam sobie gdzie indziej idą kabelki, to już mnie nie interesuje, tu jest pokój zamknięty, tutaj też jest zamknięty, a zamknę drzwi. Żeby nie było, schodzimy sobie na dół, tu jest garaż, to nie ten. Tu jest wyjście. A to nie mogę. Chciałem... ten... żarówkę sobie wziąć. A to z tej sobie weźmiemy, oddawaj. Co się stało z tą lampą? Dziwne. Czemu ona jakoś tak dziwnie jasno się zrobiła? Oddawaj. A tu jest jeszcze. Ach. Też oddawaj. Pyk. A, bo tu nie mamy tego, tylko mamy włącznik. Nie wiem, po co ktoś chce tak sobie psuć tronę w domu, no ale dobra. Wykręcamy, wkręcamy z powrotem. To jest zrobione. Dobra. Nie ma tu więcej łączników, nie? Jakiś łącznik? Nie, to nie jest lampa. No tu jest lampa. Dawaj żarówkę. Tu są drzwi zamknięte. Tu są zamknięte, tu są otwarte. A gdzie jest jeszcze ten jeden pokój? Który my łącznik zepsuć? Garaż ty ściągnicza do pokoju? Chyba ja. Nie. A teraz mu dać woskę. Zepsuj łączniki w pokojach. Że tu na dole. Pysznie. No wchodzimy na dole, jeszcze raz sprawdźmy. To zamknięte, zamknięte, otwarte, ale tu już byli. I zepsuli. Tutaj wejść nie możemy, bo to jest tylko szafa. Bo są drzwi zamknięte, tu już byliśmy. Ale tu jest jeszcze gdzieś inny włącznik. Widzicie? No. Nie było więcej pokoi, tylko był jeszcze jeden łącznik. Dawaj pan. Czekajcie, mogę sobie wrócić do biura, nie składając łącznika. Tak, chcę sobie wrócić do biura. Nie trzeba składać, po co? Ile pieniędzy zarobiłem, ojej.
No bogaty tu będę zaraz. No i pięknie. Teraz kolejny certyfikat na instalację.